Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapowiedź maratonu. Będzie to jeszcze inny maraton. Nie wiem, czy ktoś taki robił ten maraton w Polsce, ale widziałam go na zagranicznym BookTubie. I słuchajcie, będzie to maraton, który będzie trwał cały tydzień, 7 dni. Będzie zaczynał się od 6 od północy lutego i będzie trwał do niedzieli. Poczekajcie, w niedzielę jest który? Do 12 do 23:59. Przez 7 dni będziemy starać się przeczytać 4000 stron. To jest ogólnie strasznie dużo, to jest bardzo dużo książek. Ja oczywiście w tym filmie pokażę Wam cały mój TBR, który sobie naszykowałam na ten tydzień. Natomiast, no maraton. Maraton rządzi się troszeczkę innymi prawami, rządzi się troszeczkę czymś innym. Oczywiście te 4000 stron jest absolutnie tylko moim założeniem. Jeżeli Wy macie ochotę wziąć udział w tym maratonie, ale na przykład chcecie określić sobie inną liczbę stron do przeczytania przez ten tydzień, to oczywiście śmiało możecie sobie założyć, że będziecie, że przeczytacie 1000 stron, że przeczytacie 500 w te 7 dni. Te 4000 to jest moje założenie i to ja będę chciała tyle przez ten tydzień przeczytać. Ile Wy będziecie chcieli, to już jest tylko i wyłącznie Wasza dowolność i tylko i wyłącznie Wy będziecie o tym decydować, ile stron będziecie chcieli przez ten tydzień przeczytać. Ja się mega jaram, bo to będzie pierwszy taki luźny tydzień po sesjach, po wszystkim, co ostatnio miałam w życiu. Będę czytała, będę chodziła do pracy, wracała z pracy i po pracy tylko odpoczywała i czytała. Także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy i będziecie chcieli wziąć udział w tym maratonie. Oczywiście dajcie koniecznie znać mi w komentarzu, czy oczywiście będziecie chcieli. Będę z tego nagrywała oczywiście cały vlog, więc myślę, że będzie trwał on 45 godzin, bo 4000 stron przeczytać to jest około 10 książek chyba, czy coś takiego. Oczywiście biorę sobie książki troszeczkę lżejsze, cieńsze, książki, które mają również audiobooki, żeby sobie po prostu ten proces ułatwić. I oczywiście odpowiadam na pytanie, audiobooki, e-booki, wszystko się, absolutnie wszystko się liczy do tego wyzwania. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że to jest, będzie naprawdę dosyć wymagające wyzwanie. Także bardzo cieszę się na to, że właśnie ten maraton będzie. Na moim Instagramie najprawdopodobniej w niedzielę 5 pojawią się plansze, które będziecie mogli sobie zeskrinować, pobrać i oczywiście udostępniać na swoim profilu. Ja tego robić na swoim profilu nie będę. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żebyście obejrzeli vloga. Jeżeli codziennie będę Wam update'ować, co przeczytałam, ile przeczytałam i czy w ogóle udało mi się spełnić to wyzwanie, to nie będziecie chcieli obejrzeć vloga, bo no już będziecie mieli spoiler do całego odcinka. Oczywiście udostępniajcie, aktualizujcie, chyba że również ktoś z Was chce nagrać film, no to oczywiście nie zapomnijcie mnie oznaczyć, ja bardzo chętnie sobie ten film obejrzę, jestem bardzo ciekawa. Także tak jak widzicie, strasznie mam dobry humor, nastrój i w ogóle energia mnie rozpiera i też się z tego powodu bardzo cieszę, bo bardzo, bardzo dawno maratonu nie było, zwłaszcza takiego długiego. A teraz przechodząc do oczywiście mojego TBR-u na ten maraton. Tak jak Wam wspominałam, będą to książki bardziej luźne, z audiobookami, ale też mamy dwa reportaże, mamy literaturę jakąś tam piękną, kryminały i już Wam pokazuję. Pierwszą książką, którą tutaj mam, jest to trzeci tom Zwiadowców. Ja tutaj na dole postaram się zrobić Wam licznik tego, bo ja wiem, że tych stron jest dużo, dużo więcej, w sensie tych książek, które sobie tutaj naszykowałam, jest dużo więcej niż 4000, natomiast no chciałabym sobie pozostawić wybór, tak? No ale z tych książek, chyba że może wiecie, bo to też jest tak, że te TBR-y są takie, że teraz mi się chce to przeczytać, a w trakcie maratonu stwierdzę, że absolutnie na nic nie mam ochoty. Więc ten TBR też jest troszeczkę dla Was inspiracją, no i dla siebie, żeby po prostu coś sobie fajnego wybrać. No i pierwszą właśnie jest trzeci tom Zwiadowców, czyli Zima skuta lodem. Jak wiecie, ja w pierwszym, drugim tomie się zakochałam, uwielbiam dzięki właśnie Zuzce, która mi poleciła Zwiadowców. Mam trzeci tom, więc właśnie ten trzeci tom będę czytała. A stron ma 330. Następnie coś, do czego bardzo namawiała mnie Emilia z pracy, pozdrawiam Emilię, a jest to, słuchajcie, Królikula, kicająca groza. Nie mam pojęcia, o czym to jest o króliku i to jest jakiś chyba horror, a i to jest
bardzo, bardzo cienkie. Czyli to jest taka idealna po prostu książka do wzięcia, wiecie, do tramwaju sobie, jak będę jechała do pracy. I stron ta książka ma 138. Następnie coś, czego się nie spodziewałam, ale nie wiem, czy widzieliście zapowiedź. 22 marca będzie premiera drugiego tomu. No i mamy tutaj Neon Gods. Ja chcę mieć do tego otwartą głowę. Widzę ogrom zachwytów, widzę ile tego jest i na TikToku, wszędzie, gdzie się tylko da. Ludzie to albo im się nie podoba, albo im się bardzo podoba. Chcę sprawdzić, chcę zobaczyć, chcę ocenić i też nie chcę nastawiać się na to, że jest to taki stricte erotyk, bo wiem, że on ma tutaj elementy erotyczne. Zobaczymy. Chcę również przeczytać Neon Gods, właśnie druga część, czyli Electric Idol. 22 marca będzie druga część, więc zobaczymy, jak to mi się spodoba. I Neon Gods, słuchajcie, ma 429 stron. Kolejny hit zeszłego roku, po prostu też ta książka była absolutnie wszędzie, jest to Sezon Luster. Sezon Luster z wydawnictwa Young Kobiece. Tutaj też absolutnie nie wiem, o czym ta książka jest i nie chcę wiedzieć, ale mam na swojej półce, dostałam właśnie od wydawnictwa Young, no i właśnie będę chciała tę książkę przeczytać i zobaczyć, o co tutaj chodzi. W ogóle ona jest pięknie wydana, bo ona tak pod światło ma takie pęknięcia na okładce, więc jest absolutnie pięknie wydana. Zobaczymy. I książka ta stron ma 371. Coś, czego się nie mogę doczekać i na pewno to będzie pierwsza książka, jaką sięgnę w tym maratonie. Mianowicie, jak wiecie, ja uwielbiam Ucichło Marii Karpińskiej. To jest absolutnie książka mojego życia. Uwielbiam, polecam. Natomiast to nie jest pierwsza książka tej autorki, ponieważ jej pierwszą książką były Żywopłoty. Udało mi się, był dodruk, bo oczywiście wszystkie i Ucichło pierwszy druk oraz Żywopłoty się sprzedały absolutnie. No i teraz był dodruk i mam swoje Żywopłoty cieniutkie, ale mam nadzieję, że będzie to coś absolutnie fenomenalnego, tak samo jak Ucichło. Tylko pamiętajmy, że jest to debiut autorki. I ta książka ma stron, słuchajcie, 174. Dalej kończymy serię w końcu. Piąty tom Baśnioboru, czyli Klucze do więzienia demonów. Również bardzo się cieszę na to, że nie dość, że skończę jedną serię, to dowiem się, jak ci bohaterowie skończą i oczywiście będę mogła wziąć się za Smoczą Straż, bo najpierw czytamy Baśniobór, później dopiero Smoczą Straż. No i to jest najgrubszy tom. Ja uwielbiam wszystkie cztery, dlatego tutaj ten grubasek. Ja myślę, że to akurat będę słuchała tylko w audio, bo tak jak w sumie prawie cały Baśniobór czytałam w audiobooku. No i tutaj słuchajcie, Baśniobór, tylko żeby sobie nie zaspoilerować, 553. Dalej coś, co bardzo długo już jest na mojej półce, to jest z literatury pięknej. Podłość to antylaurka dla współczesnej Polski. Powieść napisana bez złudzeń, przez nieczułą przewodniczkę po bezdusznej ojczyźnie. Na polskich drogach dziennie ginie średnio 11 osób, ale kiedy czworo jedzie tym samym samochodem, jest szansa na zmartwychwstanie. Zobaczymy, ta książka ma bardzo ciekawą teksturę. Ona ma teksturę właśnie tak, jakbyście kredką malowali to. Jestem bardzo ciekawa. Dosyć mało słyszałam na temat tej książki. Bardziej w pracy więcej niż w internecie, bo właśnie WUABE wydało tę książkę chyba w marcu ubiegłego roku. No i właśnie jestem bardzo, bardzo tej książki ciekawa. Podobno jest bardzo dobra. Zobaczymy. A stron ma 477. Dalej coś, co zaczęłam, ale i tak robię to od początku po prostu tę książkę. A mianowicie jest to najnowsza książka Radosława Kotarskiego, czyli Mężczyzna, który uderzył dziecko i inne opowiadania. Są to opowiadania, więc też będzie wygodnie mi się je czytało, bo będę mogła sobie przeczytać jedno opowiadanie, później iść do innej książki i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa. Tę książkę kupiłam sobie właśnie w Empiku, więc jeżeli wydałam na nie swoje własne pieniądze i to jeszcze stacjonarnie w Empiku, to znaczy, że naprawdę na tę książkę mam ochotę i jestem jej bardzo ciekawa. A książka ta, słuchajcie, stron ma 260. Dalej, kolejny hit, absolutny hit, który był też w zeszłym roku, a mianowicie jest to Lekcja Chemii. To jest jakiś bestseller, debiut, który trzeba przeczytać. No i mamy tutaj właśnie motyw chemiczki, lata 50.
To jest coś, co ja lubię. Po prostu. Mi nic więcej nie trzeba. Bardzo, bardzo dużo pisaliście mi na temat tej książki, że ona jest świetna, że jest super. Dlatego stwierdziłam, że ją sprawdzę. No i ta książka, słuchajcie, ma stron 461. Będę, myślę, że głównie będę słuchała jej w audiobooku, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, na jakim etapie jest ta książka, w sensie ciężkości, wiecie, o co mi chodzi. Dalej, zaczynam oczywiście kolejną serię, no bo jakby to było. Chciałabym przeczytać książkę Katarzyny Puzyńskiej, czyli Haźba. Jestem bardzo ciekawa, ja nic nie czytałam nigdy na temat słowiańskości. Tutaj tę książkę poleciła mi Wiktoria, Slavic Book. Także bardzo kochana Cię pozdrawiam. No i po prostu z jej polecenia stwierdziłam, że sięgnę. Mi, tak jak wiecie, jeżeli ja mam zaufane osoby, których gust czytelniczy sprawdziłam i ufam tym osobom, to mi wystarczy po prostu tej osoby polecajka i ja wiem, że w 100% za książkę się zabiorę. I ta książka ma stron 462 strony. Dalej oczywiście kolejna seria, no bo jakże inaczej, natomiast będzie to reread pierwszego tomu, bo chcę sobie powtórzyć, bo już za bardzo nie pamiętam. Mamy tutaj serię o Nikicie, tom pierwszy, czyli Dziewczyna z dzielnicy cudów. Jak wiecie, ja Dorę Wilk bardzo, bardzo lubię. Czytałam 2 lata temu całą serię i chciałabym dalej kontynuować przygodę właśnie z tym światem, no bo Nikita również powiązana jest z Dorą. To jest ten sam świat, no i chciałabym właśnie przeczytać serię o Nikicie i później zostanie mi jeszcze tylko seria o Witkacu i mam nadzieję, że właśnie w tym roku uda mi się to nadrobić. Stron, słuchajcie, ma Nikita 424. Tym razem, słuchajcie, kryminał, thriller i mamy tutaj sieroty Igora Brejdyganta i tutaj mamy śmierć rodziców złamała im dzieciństwo. Teraz robią wszystko, aby odkryć prawdę i odwrócić swoje losy. Bardzo ciekawe, bo do tej książki zostały również sprzedane prawa filmowe, więc spoko, dlatego taka okładka, ale ona mimo wszystko przyciąga jakieś takie moje oko, gdzie ja nie lubię za bardzo ludzi na okładkach, tak ta okładka jakaś taka wydaje mi się naprawdę spoko i jest bardzo fajnie tak wydana, tak siup, 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 siup. I zobaczymy, co to będzie i ta książka ma stron 399. Dalej, słuchajcie, 3 reportaże. Pierwszym reportażem jest to Hen Ilony Wiśniewskiej na północy Norwegii, no bo teraz powoli kończy się już ten czas zimowy, a ja bardzo chciałam właśnie jej, jej reportaże właśnie przeczytać w zimę, dlatego tutaj biorę Hen właśnie na północ od Norwegii, na północy. I książka ta ma 243 strony. Dalej, cieniutki reportaż, ale bardzo ciężki, więc pewnie będę go czytała za 3 dni, po troszeczku. A mianowicie mamy tutaj reportaż Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. No tutaj nie muszę nic więcej dodawać. I mamy 156 stron tej książki. I ostatnia nowość, nowość, która bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ w latach chyba 90. została znaleziona Katarzyna w Krakowie, której zwłoki znaleziono oskurowane. No i właśnie przychodzi tutaj Monika Góra, dziennikarka śledcza, która właśnie napisała książkę Kryptonim Skóra, czy o brutalne morderstwo został oskarżony niewinny człowiek. Ponieważ podobno, bo dopiero w 2017 roku skazano właśnie tego Roberta, natomiast najprawdopodobniej to nie jest dobry człowiek na właściwym miejscu, że ten człowiek jest niewinny. Jestem bardzo, bardzo ciekawa właśnie tego reportażu. On premierę miał 25 stycznia, więc totalna świeżynka. No jestem bardzo ciekawa, ja lubię takie rzeczy i wydaje mi się, że jeżeli lubicie podcasty kryminalne, no to wydaje mi się, że to jest książka też dla Was, ale zobaczymy. Na razie nie chcę polecać, no bo jeszcze nie czytałam. I ostatnią książką, którą Wam tutaj pokażę, jest to książka Simona Becketta, najnowsza, czyli Zagubiony. Zaczynam oczywiście kolejną serię, bo jakby nie było, tak jakbym nie nagrywała ostatnio odcinka o wszystkich moich zaczętych seriach, których i tak jest miliard. Ale nieważne, zaczynamy na tym maratonie kolejne 3 czy 4 serie. Po prostu. Simon Beckett, ja uwielbiam Chemię Śmierci, dlatego stwierdziłam, że kupię ją sobie, kupiłam na jakichś tam targach. No i planuję właśnie tę książkę przeczytać. Zobaczymy, co to będzie, zobaczymy, co to będzie. Wydaje mi się, że też wysłucham jej w audiobooku i na pierwszy właśnie rzut, że tak powiem,
idzie żywopłot do czytania i do słuchania Zagubiony. Tak to się, słuchajcie, prezentuje. Oczywiście ja tego wszystkiego nie przeczytam, bo tych stron jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, ale chciałabym te 4000 stron przeczytać. Tak jak mówiłam Wam na początku, Wy sobie sami ocencie, ile stron przez ten tydzień chcielibyście przeczytać, bo wiecie, 4000 stron to jest naprawdę mega, mega dużo i od nikogo absolutnie nie wymagam, żeby tyle przeczytali, także co do swoich możliwości, oceńcie sobie, ile uda Wam się właśnie przez te 7 dni przeczytać. Dajcie mi znać w komentarzu, czy planujecie wziąć udział właśnie w tym moim maratonie. Jestem bardzo ciekawa, ile osób. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję już za oglądanie. Widzimy się w niedzielę na kanale. Cześć!